Słuchaj, kochanie moje, przygotowuję dzisiaj na śniadaniu sobie kiełbasę, smalczyk, kiełbaska podwawelska, tu jest cebulka i co z tym teraz będziemy robić? Będziemy posmażyć kiełbaskę, niech tłuszczyk się roztopi się na patelni i posmażę kiełbaskę, dodam cebulki i z paczki wezmę ostre ogóreczki. Spróbuję. Z bożym chlebkiem i wytestuję, zobaczę jak to będzie smakować i tak dalej, i tak dalej. To według pana przepisu pan robi. Tak jest. Jakieś przyprawy pan dodaje czy nie? Będę dodawać. Co na przykład? To razem taka przyprawa kucharki. Trzeba dodać troszeczkę sól z pieprzem, trzeba posolić też i to wystarczy na razie i smażymy, dodajemy cebulkę pod koniec, tak? Jak podsmaży się kiełbaska, niech się smaży się. O. Dobrze, zapraszamy na drugą część, jak produkt będzie gotowy. Tak jest. Dziękujemy. Dziękujemy, na razie. Szanowni państwo, przygotowałem sobie na śniadanko kiełbaski do spróbowania, podwawelska, ogóreczki ostre, z cebulką kiełbaska. Zaraz będzie test, ogóreczka, biorę do rączki. Proszę o opinię, ogóreczki dzisiaj przyjechały. Tak, wczoraj. Wczoraj. Ty ostre, mocne? Nie. Nie, da się zjeść. Bardzo dobre ogórki. No to teraz trzeba kawałek kiełbaski spróbować. Powiedzieć, wydać opinię, czy dobra ta kiełbaska, którą przysłali. Amen. Chlebek boży na pół łamie. O. Bardzo smaczna kiełbaska. Do tego widzę ogóreczek. Ogóreczek. Fajny. Czyli może pan ostrzejsze jeść rzeczy. Mogę. Dziękuję bardzo za to. Bardzo smaczne i tak dalej.